Witam szanownych widzów w kanału Skedew Atmosfera. Jestem bardzo mniej zaskoczony tym, jakie są żywe reakcje na ostatni film, który zamieściłem, który uważałem, że temat jest taki, nazwijmy, bardzo niszowy. Nie spodziewałem się, że aż taki będzie odzew, tyle komentarzy i tak to będzie wszystko wyglądało. I chciałbym go dzisiaj rozszerzyć jeszcze o kolejną kwestię, która jest, nazwijmy to, delikatna, bo chodzi o zachowania i sposób szkolenia dziewcząt w spadochroniarstwie. Ale zanim do tego przejdę, chciałbym podziękować Wam za pewne uwagi. Nie poznałem imienia jednego z youtuberów, przepraszam, jednego z subskrybentów tego kanału, który daje mi uwagi odnośnie ostrości obrazu. Tak, rzeczywiście też sam widzę, że tak jest, chociaż rzeczywiście troszkę moje ego to wytłumaczyło sobie, że fajnie, bo wygląda młodziej, kiedy obraz na twarzy rozmazany. Nie jestem w stanie wpłynąć na to, jak... Znaczy, wydawało mi się, że nie jestem w stanie, bo jeśli ten obraz, który teraz oglądacie, jest bardziej ostry, to znaczy, że udało mi się wykonać kilka trików. Otóż założyłem koszulę w kratkę, aby więcej szczegółów było w płaszczyźnie, której być może komputer złapie fokus. Troszkę się przybliżyłem do tła, które było cały czas ostre, a ja byłem niewyostrzony. Dzięki temu nie byłem ostry, bo sam z siebie nie jestem ostry, jest mam łagodny charakter, w związku z tym ten rozmazany obraz być może był zgodny z moim charakterem. Bardzo dziękuję za uwagę, natomiast chciałbym też powiedzieć, że ja nie jestem youtuberem i pewnie nim nie będę. Jestem zaskoczony tym, w jaki sposób ten kanał się rozwija, natomiast ja jestem instruktorem spadochronowym, który dzieli się swoimi przemyśleniami i spostrzeżeniami, najczęściej o charakterze bezpieczeństwa, dbałości o bezpieczeństwo i pewnej jakości procesu szkolenia. Natomiast widzę, że moje przemyślenia na inne tematy również trafiają do Was. I powziąłem taką decyzję, że raczej już nie będę inwestował czasu i energii w pozostałe kanały, które założyłem, tylko wszystko to będę tutaj spokojnie na tym kanale propagował. Wszystko będzie pod egidą bazy turystyczno-spadochronowej, czyli miejsca nie tylko i wyłącznie dla spadochroniarzy, ale dla osób, które reprezentują pewien sposób myślenia, pewną jakość, są skłonni do refleksji, poszukują też źródeł informacji i źródeł spostrzeżeń, źródeł pewnych wniosków, takich jak właśnie na tym kanale, które owszem w większości opierają się o spadochroniarstwo, ale wydaje mi się, że dotyczą również innych aspektów życia i że być może w tym się właśnie tutaj odnajdujecie. Również nie jestem w stanie powstrzymać się, a mam taki charakter, że jak nie jestem w stanie się powstrzymać, to się bardzo nie będę powstrzymywał. Podziękować Damianowi za komentarz, w którym rozszyfrował pewne mechanizmy społeczne, które w dużej mierze dotyczą oczywiście spadochroniarstwa, ale tak jak sam nadmienił, jest to pewien rozkład dotyczący większości grup społecznych. Chodzi o robienie głupich rzeczy. Jak Damian podaje, około 10% danej grupy społecznej robi głupie rzeczy. 5% danej grupy namawia innych do robienia głupich rzeczy, ale sami stoją i się patrzą, śmiejąc się z tych, co właśnie to robią. 40% robi głupie rzeczy pod namową właśnie tych wyżej wymienionych 5%. 40% opiera się. Nie robi głupich rzeczy, chyba że się je delikatnie przyciśnie, to też coś potrafią odwalić. No i jest wreszcie 5% osób w tej grupie, które myślą o tym, ostrzegają, ale zazwyczaj nikt ich nie słucha do momentu, aż stanie się jakaś tragedia. Bardzo mi się to podoba, dlatego postanowiłem też to wszystko tutaj Wam przeczytać i podać. Dziękuję za ten komentarz, dziękuję za pozostałe, są bardzo miłe. To wszystko jest coś, co jest bardzo budujące i skłaniam do tego, żeby więcej nagrywać i więcej Wam tłumaczyć pewnych z moich przemyśleń, a ponieważ jest duży stopień interakcji między tym, co tworzę tutaj, a tym, co dostaję od Was w odpowiedzi jako komentarze, to myślę, że znajdziemy się w tych przestrzeniach, które będą dla wszystkich nas w miarę komfortowe.
teraz chciałbym uzupełnić, bo miałem w ogóle w zasadzie ten poprzedni film, który nagrałem, miał również dotyczyć dziewcząt, miał również dotyczyć tej kwestii takiej właśnie wrażliwej, jeżeli chodzi o proces szkolenia, bo o to mi głównie chodzi. Bo można oczywiście powiedzieć o tandemach i przecież tandemów nie chciałbym wsadzać w proces szkolenia, chociaż niejednokrotnie jest on oficjalnie tak umieszczany, gdyż i w zasadzie dobrze by było, gdyby instruktorzy również myśleli o tandemie jako elemencie procesu szkolenia, wtedy prawdopodobnie szkolenie tandemowe wyglądałoby trochę inaczej, ale rzeczywistość jest taka, że tandemy możemy potraktować zupełnie inaczej i w tych tandemach niestety też się źle dzieje, ale nazwijmy to, jest to porównywalne do wszelkich innych aspektów życia. Spotykamy się bowiem z takim nieco siermiężnym poczuciem humoru, które im dziewczyna jest atrakcyjna, tym bardziej zbacza na tematy seksualne. I są to rzeczy, które są tolerowane przez osobę poniekąd przestraszoną tym, co ma być i w nowym miejscu, w nowym środowisku, a więc niechętną do krytykowania tego, co się dzieje, bo być może w tym środowisku tak właśnie jest, że wobec każdej dziewczyny tak się zachowują tandem piloci. Oczywiście tak nie powinno być. Oczywiście humor można kształtować, humor można pielęgnować i można podwyższać mu jakość, niekoniecznie wyrównując do najbardziej prymitywnych form, po których następują salwy Brechtów, jak ktoś komuś coś dowalił i właśnie jest jakaś dziewczyna, która nie pozostaje nic innego, tylko się uśmiechnąć, bo jeżeli spłoni się rumieńcem, no to przegrała. Tak? W tym momencie efekt dla tych, co próbowali coś podświadomie ugrać, będzie jeszcze bardziej zauważalny i jej się stanie jeszcze bardziej przykro. Ale to nie jest proces szkolenia. W procesie szkolenia natomiast, moim zdaniem, jest to kwestia ważna, bardzo ważna i być może dlatego jest dość mało dziewcząt w spadochroniarstwie. Kobiet w spadochroniarstwie i dziewcząt w spadochroniarstwie. No wiadomo, że tak się też zmienia cała w zasadzie większość sportów ekstremalnych, że ponieważ nie są już dotowane przez państwo, to dopiero wtedy, kiedy człowiek ma w miarę stabilną pozycję finansową i też taką społeczną, czyli ma czas na to, żeby coś robić i ma pieniądze, żeby to robić, to raczej młodzież jest tutaj w trudnym momencie, w trudnym miejscu, chyba że uzyska jakieś dofinansowanie od rodziców albo pełni pełnoetatowy zawód syn, córka i wtedy ma dostęp do środków finansowych, aby robić za pudelka, który będzie dostarczał radości rodzicom przez dłuższy czas. Nie da się moim zdaniem, znaczy dałoby się, w idealnym świecie by się dało, ale w rzeczywistości trudno będzie uniknąć tego, aby nie następowało coś takiego jak umizgiwanie się, podwalanie, czy też flirtowanie z kobietami, które pojawiają się na kursach spadochronowych. Bardzo ubolewam nad tym, że takie coś może mieć miejsce w przypadku instruktorów. Dlaczego? Otóż nawet niewielkie żarty, niewielkie uwagi, czy też komplementy, czy próba bycia miłym jak mężczyzna dla kobiety podczas szkolenia, moim zdaniem wpływają na wiarygodność słów instruktora. Wydaje mi się, że podobnie będzie w szkoleniu samochodowym, w każdym innym szkoleniu, że w pewnym momencie kobieta będzie miała rozjazd w percepcji, czy to, co instruktor mówi, to nadal jest komplement, czy to, co powiedział, jest to istotny element szkolenia. Nadmierna uwaga zwracana na te kobiety, czy też dziewczęta podczas szkolenia również będzie miała zły wpływ. Otóż kurs podstawowy, spadochronowy głównie zmierza ku temu, aby skoczka usamodzielnić. Czyli z jednej strony budować pewien bagaż, czy też budować pewną konstrukcję umiejętności i wiedzy, która będzie potrzebna do przeżycia, ale równolegle z tym, żeby w odpowiedni sposób ukształtować zaufanie w swoje umiejętności, zaufanie w swoje możliwości i skutki popełnienia błędów. Czyli to, żeby w pewnym balansie pozostało to, jak młody skoczek podchodzi z entuzjazmem do skoków i z drugiej strony, jak próbuje zrozumieć swoje ograniczenia i swoje możliwości. Teraz, jeśli takie dziewczę podczas
szkolenia jest traktowane w sposób szczególny i w sposób nienaturalny, dlatego że przenosi się na nią jakieś być może swoje niespełnione marzenia podrywacza, albo tak się uważa, że środowisko oczekuje, albo tak się uważa, że taką rolę społeczną pełni instruktor i samiec alfa w danej grupie, bo przecież każdy chce być samcem alfa i każdy próbuje nim być. Niekiedy wychodzi to po prostu bardzo mizernie tym, którzy ewidentnie jeszcze nie są gotowi do tego, żeby być samcami alfa, ale za wszelką cenę próbują się wdrapać po kolejnych szczebelkach kurnika na samą górę, żeby tam zapiać swój donośny śpiew koguci. I w tym momencie, jeśli kobieta jest w ten sposób traktowana, to po zakończeniu szkolenia nie ma zaufania w swojej możliwości, dlatego że miała niejako zaburzony, zniekształcony obraz, być może ten obraz był prawidłowy, ale podawany prawidłowo, ale również był przetykany komplementami, był przetykany jakimiś umizgami, przetykany jakimiś kwestiami, które dotyczyły próbą zaopiekowania się kobietą, jak mężczyzna opiekuje się kobietą. W związku z tym efekt tego jest taki, że nawet jeśli kobieta kończy kurs AFF, to po tym kursie następuje kryzys, bo jest bolesne starcie jej myślenia o własnych umiejętnościach, czyli jakiegoś projekcji własnych możliwości versus rzeczywistość, która nagle dopada ją z pełnym ciężarem odpowiedzialności, z pełnym smakiem ryzyka tego, że mogą być kontuzje, że może nawet ulec śmierci, a obok nie ma instruktora, który przez cały czas wokół siebie taką aurę opiekuńczości wytwarzał i niejako uzależnił tą osobę od siebie i od swojej obecności. A tu nagle przychodzi cezura, przychodzi moment, kiedy instruktor mówi: dobrze, jesteś teraz gotowa, teraz sobie już idź sama skakać. I może 1, 2, 3 skoki, ale ciężar jest zbyt duży, bo wcześniej coś zostało zrobione nieprawidłowo. Czy można tego uniknąć? No, jestem zgodny z natury, jestem optymistą i zawsze, kiedy coś, to nie robiłbym tego, nie nagrywałbym tego, gdybym nie wierzył, że będzie jakiś odzew, że będzie jakieś zrozumienie tego tematu i że kobiety, które będą przystępowały do kursów różnego rodzaju i będą szkolone przez mężczyzn, będą zdawały sobie sprawę z tego, że jest pewne uwikłanie, z którego bardzo trudno się rozwikłać, że jest to pewien mechanizm, w którym niektórzy mężczyźni nie są w stanie oddzielić tej swojej seksualności i seksualności kobiety, którą szkolą, od profesjonalnego podejścia i profesjonalnego przekazywania informacji jak drugiej osobie, jak uczniowi, który potrzebuje pewnego poszanowania, potrzebuje pewnego bardzo uważnego przekazywania informacji, dlatego że te informacje w przyszłości będą mogły owocować dobrymi lub złymi reakcjami. Wydaje mi się, że można, ale wydaje mi się, że jest to bardzo trudne i raczej apelowałbym do kobiet o to, żeby się uzbroiły w cierpliwość, bo jeśli się nawet wyszkoli nowe pokolenie instruktorów, a wierzę, że to nowe pokolenie instruktorów będzie inne niż poprzednie pokolenia, że już nie będzie miało tyle tych naleciałości z dawnego wojska, naleciałości z aeroklubów, że nie będą spadochroniarze kojarzeni z niewykształconymi wariatami, którzy ryzykują niepotrzebnie i charakteryzują się pełną brawurą i są traktowani jako najbardziej brawurowa grupa lotnicza, tylko że powolutku będziemy jako spadochroniarze zyskiwali obraz ludzi, którzy również myślą i również pewne kwestie analizują i są w stanie podejść bardzo obiektywnie do wielu aspektów swojej działalności. Jeśli chodzi o szkolenie, tam uważam, że miejsce powinni mieć ludzie, którzy wykazują się empatią i mają poukładane swoje wnętrze. Nie przenoszą na ludzi swoich problemów, tylko są w służbie dla tych osób, które mają być wyszkolone i w miarę elastycznie są w stanie dla tych osób przeprowadzić program szkolenia, nie jak pracownik szkoły, który ma do zrealizowania program i ma swój dziennik, który to realizuje, bo oczywiście to byłoby wygodne, jeżeli chodzi o szkolenie spadochronowe, ale tam, pracując na wysokich energiach i na wysokich emocjach, bardzo potrzebne jest indywidualizowanie podejścia do szkolenia i traktowanie ludzi nieco odmiennie.
oczywiście odmiennie, ale nie chodzi o to, że jak kobiety i mężczyźni traktujemy ich odmiennie. Tutaj po latach powiedziałbym, że być może w pewnych aspektach jest potrzebna niewielka odmienność, ale na pewno jeśli chodzi o kwestię szacunku, jeśli chodzi o kwestię potraktowania tych osób jako uczniów, którzy są narażeni na takie same ryzyko i są narażeni na takie same problemy i trzeba ich nauczyć takich samych rozwiązań i takiego samego funkcjonowania, tam rozróżnienia już płci żadnego bym nie dostrzegał i uważam, że trzeba by się skoncentrować na czymś innym. Jeżeli ktoś się nie wyszalał, jeżeli ktoś ma jakieś problemy natury swojej seksualności, może powinien się udać do seksuologa, zanim zacznie szkolić innych ludzi, bo z zewnątrz wygląda to moim zdaniem bardzo żenująco, kiedy widać, jak instruktor umizguje się i zachowuje się wobec kobiet w sposób nieprofesjonalny. To nie jest dyskoteka, to nie jest wyrywanie blachar, które kręcą papierosem kółeczka w cieniu zadymionej sali, tylko to jest szkolenie spadochronowe, które jest szkoleniem wysokiego ryzyka i którym trzeba się skoncentrować na tym, co ma być efektem, jaki efekt w głowie u studenta ma pozostać, aby po szkoleniu dobrym, podstawowym można bezpiecznie dalej skakać. Jestem przekonany, że szkolenie podstawowe jest najbardziej istotnym elementem całego szkolenia, gdyż pierwsze informacje, które są kodowane w naszym mózgu, są traktowane później przez mózg jako najważniejsze i do nich się cofa człowiek w sytuacji stresowej. Zwróćcie uwagę na taką śmieszną rzecz, jak sobie zaczniecie coś robić, nie wiem, na przykład chcecie pojeździć na snowboardzie albo weźmiecie hoverboarda, zabierzecie swojemu dziecku, tak jak ja zrobiłem. To pierwsze jazdy, które są, nagle nie wiadomo dlaczego zacząłem podnosić lewą rękę do góry. A potem sobie myślałem, przecież przypomniałem sobie, jak swojego synka prowadziłem, jak się uczył chodzić, to prawą ręką trzymałem go za lewą rękę. On się uczył łapania równowagi z ręką lewą podniesioną do góry. I ja też tak byłem prowadzony przez swoją mamę i tatę z ręką do góry. I mózg cofa się do tego, do tych pierwszych lekcji, których ja już nie pamiętam. Skojarzyłem, ale nie pamiętam. Natomiast cofa się do pierwszych lekcji motorycznych, kiedy tracę równowagę, zaczyna się unosić lewa ręka do góry, bo trzeba odzyskać równowagę. Jestem przekonany, że również informacje dotyczące sytuacji awaryjnych, postępowania w sytuacjach niebezpiecznych, jeśli chodzi o szkolenie podstawowe, to są właśnie te informacje, które prawidłowo zakodowane będą mogły owocować w przyszłości prawidłowo prowadzonym dalszym procesem szkolenia, jeśli on w ogóle będzie. I o tym chciałem właśnie powiedzieć dodatkowo o kobietach w spadochroniarstwie, o tym, że wydaje mi się, że przez to, że są traktowane w sposób inny, nieraz w sposób bardziej chamski, nieraz w sposób bardziej właśnie taki typowo polski, typowo polskiego macho, chociaż ten macho się pojawia w spadochroniarstwie nie tylko w Polsce, ale w innych krajach. W Hiszpanii też to widzę, ale w Hiszpanii jest mało skoczków. No w zasadzie w prawie każdej nacji, która przyjeżdża, to na strefa, dużo ich tu przyjeżdża, widzę, że zaczyna się zmieniać zachowanie w momencie, gdy się pojawia jakaś dziewczyna w grupie. Zaczyna się to robić mniej profesjonalnie. Więc może być to traktowanie z jednej strony chamskie, z drugiej strony może być to traktowanie zbyt po ojcowsku jak swoich dzieci. To też nie jest dobre, dlatego że to utrudnia usamodzielnienie tej jednostki i w efekcie końcowym, w dalszym procesie szkolenia ta osoba nie będzie miała do siebie zaufania. No, to postawiłem przecinek, a nie wiem jaki dać trzeci punkt, w związku z tym wycofam się z niego. Te dwa elementy, czyli chamskie i nadopiekuńcze, być może jeszcze to, że właśnie jest to nasączone za bardzo tą energią seksualną, też również może być to problem w szkoleniu, ale to są rzeczy, które prawdopodobnie cały czas będą, powinny być ograniczane i powinno to być napiętnowane i tępione i powinno być również otwartym tekstem mówione przez studentki na kursie, że sobie nie życzą takiego traktowania. Być może jasny przekaz będzie w tym momencie najwygodniejszą formą komunikacji z instruktorem i być może będzie to coś, co ułatwi dalsze potem ich funkcjonowanie. I to właśnie chciałem uzupełnić, że tamten film miał prawie 30 minut, w związku z tym i zagrzebałem się w swoich pewnych przemyśleniach dotyczących osób wrażliwych. Jak widzę, dość skutecznie, bo wywołało to sporą dyskusję nie tylko na YouTubie, ale też na drugim portalu społecznościowym Facebooku, który
nie pozostawia tak trwałych śladów dyskusji, jak tutaj, kiedy jest to, zostaje przy każdym filmie, zostaje cała konkretna dyskusja. Tam na tablicy wszystko tonie, to co się pojawia na jakiś czas potem znika, ale zagotowało się na chwilę, bardzo fajnie, bo ludzie nagle się otworzyli i powiedzieli o swoich, o tym, że też się boją, że też mają swoje, są wrażliwi, że też mają swoje słabości, że to jest naturalne i to trzeba pielęgnować. To jest olbrzymi krok moim zdaniem, jeżeli chodzi o spadochroniarstwo, być może też o inne sporty ekstremalne, żeby odmienić ten wizerunek, który na siłę jest narzucany obecnie przez sprzedawców taniej elektroniki, przez sprzedawców ciuchów, przez sprzedawców jakichś najczęściej tanich bubli, które potrzebują być nasączone mocno silnymi emocjami. To tam się właśnie promuje adrenalinę, to tam się promuje to, że my jesteśmy wyznawcami adrenaliny, że my coś robimy właśnie dla adrenaliny. Tak? I to tak nie jest, chociaż jest taki stereotyp. Z tym stereotypem będzie bardzo trudno walczyć. I trzeba się też zastanowić nad tym, że najprawdopodobniej, tak jak i w filmach swoich często wspominam, to dla większości ludzi na początku będzie ta adrenalina będzie haczykiem, który ściąga ich do skakania. A może nawet nie adrenalina, tylko nagroda, którą mózg wydziela, czyli endorfiny, które mają strukturę nieco podobną do opium. I to jest to, co skoczkowie sobie ćpają wewnętrznie, nakręcając się po skokach do następnych skoków. Dziękuję serdecznie za wytrwanie moich stałych widzów, nieskoczących widzów. Jesteście dla mnie zupełnie, cały czas tego nie potrafię ogarnąć. Jest to coś takiego, co mnie zadziwia. Ten kanał powstawał z myślą o jako support, jako zabezpieczenie dla spadochroniarzy. Głównie dla moich uczniów, dlatego że chciałem ich zostawiać cały czas ze stałym dostępem do wiedzy, aby mogli sobie wyrównywać poziom tej wiedzy. Natomiast jest to niezwykle przyjemne i zbieżne również z tym, co sam o sobie myślę. Nie uważam, żeby spadochroniarstwo było czymś szczególnie gloryfikującym i czymś niesamowitym. To jest jedna z form spędzania czasu wolnego, którą akurat wybrałem, a może została wybrana, o czym w następnym filmie opowiem. I jeśli jest to oglądane nie przez skoczków i znajdujecie w tym wiele ciekawych rzeczy, to wierzcie mi również, że będę starał się mówić o rzeczach, które są niekoniecznie albo tylko częściowo zaczepione o spadochroniarstwo. Natomiast dotyczą pewnych głębokich emocji, głębokich przemyśleń, pewnych rzeczy, które u każdego człowieka występują. Tyle, że w różnej proporcji, a dzięki temu kanałowi może te proporcje będą się wśród nas wszystkich wyrównywały i będą wzrastały ku dobremu, dlatego że największym darem jest moim zdaniem to, kiedy dochodzi do samorozwoju człowieka, kiedy można jakimś słowem, jakimś gestem, jakimś przykładem odblokować kogoś, żeby na przykład zaczął zachowywać się inaczej, co będzie powodowało, że sam będzie szczęśliwszy i wokół niego ludzie również będą szczęśliwsi. Dziękuję zatem jeszcze raz za wysłuchanie mojego kolejnego monologu. Poproszę o informacje zwrotne, czy ostrość obrazu i jakość dźwięku jest wystarczająca. Dalej się już nie mogę odsunąć, bo mi spadnie komputer z biurka albo się oprę głową o szafę. Ale w przyszłości zamierzam mieć roletkę. Tą roletkę będę ze sobą opuszczał. Ona będzie miała jakiś kolor taki tonujący, żeby spływał na was spokój, nawet zanim cokolwiek jeszcze powiem. Być może nawet jak ten kanał się tak rozwija z taką dynamiką, już mam 1800 widzów, a nawet więcej, to jak będę miał z 5000, to może nawet będę jakąś miał reklamę Coca-Coli albo łożysk stocznych, coś ciekawego takiego, będę miał sponsora wreszcie jakiegoś, bo tutaj w ogóle o tym nie myślałem. Na razie i reklamy są wyłączone i wszystko jest ten. Po prostu sobie gadam, bo pracuję gdzie indziej, zarabiam gdzie indziej, a do was sobie po prostu gadam. Pozdrawiam was serdecznie, życzę dużo pozytywnej energii, życzę tego, żebyście uczyli się i szlifowali to, w jaki sposób wyrażać swoje myśli, w jaki sposób nawiązywać dyskusje, które dotyczy ważnych spraw i do następnego filmu, który akurat za chwilę będę nagrywał, ale nie tak za chwilę go będę udostępniał, bo jak dostanę już wreszcie dobry internet, to jadę sobie z laptopem i tam wtedy wszystko wrzucam. Ustawiam to na niepubliczne, a potem stopniowo publikuję. Pozdrawiam serdecznie, bez żadnego spoka.
Zbliżę jeszcze oko do kamery, żeby ostrość zapało na oko. Do zobaczenia.